Dzień dobry. To będzie streszczenie naszej ostatniej lekcji. Winien jestem to wam, ale z powodu dnia otwartego i tego, że rozmawiałem dużo z rodzicami, jakoś nie dałem rady zebrać się i to nagrać to streszczenie. Jeśli chodzi o prawo powszechnego ciążenia, to wszystko będzie w innym filmie. Zresztą to już obejrzycie film, który nagrałem dla Żbików w zeszłym roku. Powoli już zaczynają się te filmy powtarzać. Natomiast tu o czymś, co w Eurece zrobiliśmy po raz pierwszy. Ja zrobiłem po raz pierwszy z uczniami, a uczniowie ze mną. Mianowicie zbadaliśmy gęstość słodkiej i słonej wody. No i co w pracy domowej prosiłem o zrobienie notatki i no na podstawie tego, co teraz opowiem, taka notatka, możecie sobie przypomnieć, co w takiej notatce być powinno. Więc jak wyglądało nasz układ doświadczalny? No po pierwsze mieliśmy cylindry pomiarowe, to tak zwane popularne menzurki, to były małe, bardzo fajne cylindry pomiarowe o pojemności do 10 ml. No i wyskalowane co 0,2 ml. Widać, że tutaj jest 5 kresek pomiędzy tymi dużymi kreskami. Mililitra albo centymetra sześciennego, bo mililitr przyjęta w miareczkowaniu jednostka jest równa centymetrowi sześciennemu i my raczej mierząc gęstość będziemy używać centymetrów sześciennych. No były styropianowe kubki po dwa na głowę, pipeta Pastera do pobierania wody albo roztworu soli z tych kubków i mierzenia objętości, waga jubilerska, no i sól oczywiście, która przydała nam się do robienia roztworu. No i teraz jak to wyglądało? No chodź tu, pokaż się, o właśnie. No muszę się gdzieś przenieść, tu się przeniosę chwilowo. Przypominam, że gęstość to jest stosunek masy do objętości. O, tu jest ważny wzór. Stosunek masy do objętości. No i taka wielkość charakteryzuje daną substancję, ponieważ no i masa i objętość to są miary ilości tej substancji. Więc jest taka szansa, że jeżeli weźmiemy więcej danej substancji, to będzie miała większą masę, to więcej będzie miało większą masę, ale tak samo będzie miała większą objętość. Więc istnieje szansa, że taki stosunek nie będzie zależał od tego, ile dokładnie masy weźmiemy, albo jaką dokładnie objętość tej substancji weźmiemy. Dla danej objętości masa się zmieni w ten sposób, żeby ta gęstość pozostała stała. No i dzięki temu gęstość charakteryzuje różne substancje. Różne substancje można rozróżniać po ich gęstości, między innymi. No i co robiliśmy? No rozpuściliśmy w dwóch kubkach, w jednym nic nie rozpuściliśmy, naliliśmy po prostu wody z kranu, w drugim kubku do wody z kranu w wodzie z kranu rozpuściliśmy tyle soli, ile tylko się dało. Ach, jeszcze zupełnie zapomniałem, że były takie patyczki do jedzenia w chińskich restauracjach, patyczki do ryżu, które używaliśmy do mieszania. No więc mieszaliśmy bardzo zaciekle, dosypowaliśmy tej soli, aż dosypaliśmy tej soli tyle, że pomimo mieszania już więcej się nie chciało rozpuścić, sól zostawała na dnie. No i nabieraliśmy tą pipetą, ja zaproponowałem 5 cm sześciennych, choć można było dowolną liczbę centymetrów sześciennych wybrać i byli tacy, co wybrali 2,5 cm sześciennego sobie na przykład, albo 3, no 2,5 nie bardzo, bo nie jest łatwo zmierzyć, ale na przykład 3 cm sześcienne można było zmierzyć. No i po wytarowaniu wagi, na której stał ten cylinder miarowy, można było zmierzyć masę, ta waga pokazała nam masę, no a wybrana przez nas
objętość, to była objętość, no i po wstawieniu do tego wzoru mogliśmy wykonać dzielenie i obliczyć gęstość. No i najpierw zmierzyliśmy gęstość wody słodkiej, potem gęstość wody słonej, tej bardzo słonej. No i na końcu jeszcze zrobiliśmy taki eksperyment, że do tej słonej wody jeszcze doliliśmy słodkiej, tak? I zmierzyliśmy gęstość mieszaniny. No i wnioski były następujące. Po pierwsze, gęstość wody słodkiej, czyli tej bez soli, tej prosto z kranu, jest mniejsza niż gęstość wody słonej. A po drugie, no jeśli do wody słodkiej dolejemy wody słonej, to gęstość tej mieszaniny wzrośnie, to znaczy gęstość tej mieszaniny będzie większa niż gęstość samej wody słodkiej. No i to nam się bardzo przyda na lekcji za tydzień. No i co powinna zawierać notatka na ten temat? No pewnie rysunek doświadczenia i wyjaśnienie, jak zostało zrobione, i wnioski. Dziękuję, życzę miłego dnia.